Za nami konkurs Grand Prix zawodów CSJ w randze 5 gwiazdek w Sopocie. Parkour wydawał się dość trudny, wiele przeszkód 1,60 m, szerokie oksery też wysokie na 1,50 m, szerokie na 1,60 m, na 1,70 m. Jedna bardzo ciasna linia po triple barze do stacjonaty, ale mimo to te konie tu okazały się tak dobre, a jeźdźcy tak doskonali, że w pierwszym nawrocie obejrzeliśmy aż 20 bezbłędnych przejazdów. Polacy pokazali się z dobrej strony, co prawda do drugiego nawrotu awansował tylko Piotr Morsztyn, ale z jedną zrzutką, taką troszeczkę zupełnie niepotrzebną, urwał krok galopu w podwójnym szeregu Zoveya Krzysztofa Ludwiczaka. No i tutaj nie mogło być konsekwencji dobrego przejazdu. Świetnie skakał też Abigail Marka Lewickiego, błąd na rowie z wodą. Jarosław Skrzyczyński na Crazy Quick, zrzutka na triple barze, zresztą w tym samym miejscu miał zrzutkę Michael Whitaker. Także te zrzutki mogły tutaj się zdarzyć. W drugim nawrocie aż 20 par. Wszyscy, którzy do tego drugiego nawrotu przystępowali, mieli po 0 punktów karnych, więc miało to charakter typowej rozgrywki. Parkour bardzo kręty, nawet może troszeczkę zakręty, decydowało wykonywanie krótkich najazdów. Nikt się nie oszczędzał, bo wiadomo, że w tak szerokiej stawce trzeba było wszystko postawić na jedną kartę. Wygrał zawodnik młody, ale już znany, Douglas Lindelof ze Szwecji na koniu Castello Pucasal, para, która w tym roku była w finale Pucharu Świata w Las Vegas na miejscu 8. To może cieszyć organizatora, może cieszyć publiczność, że na zawodach w Polsce wygrywa tak znany zawodnik. The course was it was tough enough. Okay, we had some clears, but the heat was high and I think the course designer did a good job. Of course, now I think it was very good because I was winning, but in any way it was a fair parkour today. I was lucky to go a bit at the end, so I could watch a few in the beginning. I tried my best, and my horse did great, and I did great. So together we make a great team today. The event here in Sopot is amazing. We had great weather. The organization is top class. First year 5-star here, and they make it at least as good as anyone else. It's a nice scenery, and I would love to come back. Drugie miejsce. Laura Renick z Wielkiej Brytanii, która tutaj wygrała wcześniej dwa konkursy, a trzecie młody, ale też dobry jeździec z Niemiec, Patrick Stillmeier na koniu Lakan. Piotr Morsztyn miał jedną zrzutkę na ostatniej przeszkodzie, tam wykonał bardzo ryzykowny najazd. Szkoda, bo ta jedna przejazd bezbłędny w tym czasie mógł mu dać piąte miejsce. No pierwszy nawrót był bardzo trudny, co prawda było 20 koni zerowych, aczkolwiek wydaje mi się, to było spowodowane tym, że było tak dużo dobrych jeźdźców. No co mogę powiedzieć, no jestem lekko, że tak powiem, zasmucony tym faktem, że zrobiłem rzutkę na ostatniej przeszkodzie w dogrywce. Aczkolwiek jestem też zadowolony, że Osadkowski Van Halen ma tak wspaniałą formę i możemy patrzeć spokojnie w przyszłość. Plany? Plany są proste. Teraz za parę dni startujemy w Poznaniu na czterech gwiazdkach, potem chwilka przerwy, Mistrzostwa Polski, Falsebro i potem kwalifikacje do Olimpiady. To wszystko z hipodromu w Sopocie. Zapraszam Państwa na kolejne zawody, a te odbędą się już w najbliższy weekend na hipodromie Wola w Poznaniu. Zawody CSI w randze czterech gwiazdek, a tam wielu bardzo dobrych zawodników z całego świata i do tego cała polska czołówka.